Jak widzicie, fajna poletka, nigdy tu jeszcze nie byłem. Tu jakaś droga, ta poletka pomiędzy. Zobaczymy, co dzisiaj tu będzie wychodziło, o ile coś wyjdzie. No i pierwszy fancik. Kurde, znowu coś poleciało. Pierwsza monetka. Fenolek oczywiście. Trzydziesty rok, 1930. O, monetka. Kurde, muszki atakują. Te, które przeżyły, znowu ten fenik. Ale teraz z tym orłem, czyli z wroną ich. Znaczy orłem. No, z tym ptaszyskiem ich. Republika Weimarska jeszcze. Jakiś kawałek blaszki, ale taki ładniejszy widzę. O, nawet jakieś bicia ma. Posrebrzana chyba. Bo i nawet ze srebra, chociaż nie. Nie wydaje mi się. Ale ma tutaj taki T13 i GH w takim półkółeczku. No, coś to musiało być od czegoś. Coś tutaj wystaje. A jakiś fajny guziczek. Uuu, jaki piękny stan. Wszystko widać. More Speaker, tak chyba. Berlin. Uuu, kurde panie. No, fajny guziolek. Jeszcze kolory ma. Ładnie zachowałem. Wyskoczyło tak w pierwszej szczykcie. 5 zł. Perelek. Rocznik 84. O, piękna data. A i kolejna monetka. Cóż to jest? Jeden fenik? Chyba ja. Ja! Jeden fenik. Dużo tych jedynek coś na tym poletku jest. Trzecia chyba. A, weimarski. No i kolejny perelek. Tym razem 20 groszy. 70 rocznik. Powiem wam tak, tamte pole było puste. Te pole z tej strony. No już coś tam wychodzi, jak sami widzicie. Wszystko to z tego pola jest. Póki co. A tu jeszcze jest pełno hektarów. O, łuseczka. PPS-y.
Chyba, jak ja tam się nie znam za bardzo na tych łuskach. Ale jest jakaś zębatka skoczyła. Pierwsze wrażenie to jakaś moneta, ale ząbki jednak. A jakiś taki ciekawszy kawałek blaszki. O, widać, że była podwieszana do jakiegoś łańcuszka czy jakiegoś sznureczka. O. Tak patrzę, czy jakichś napisów tu nie ma, ale raczej nie. Ale kurde, tu jeszcze jakieś dwa otwory ma takie. Ciekawe. Buziolek. A szkoda, że nic nie ma. Jakiś zwykły. No, ciekawa klamerka jakaś wyszła. O, jeszcze. O, poszło. Rdza poszła. O, jaka niespodzianka. Srebrne pióro, czy długopis. Pisak srebrny. O, świetne. Szkoda, że taki pofatygowany. No, ale piękne, do zdobienia piękne. No, coś dużego tutaj wstaje. Jakaś krągłość. O, Pinka del Arbeit. Ale fajna. Kurde, w takim stanie świetnym. Mam już takie dwie, ale połamane albo wygięte, a tu jest w idealnym stanie, patrzcie. Ale piękne, tak der Arbeit. No, stan normalnie kolekcjonerski. Coś pięknego. Swastyka 1934. Ale śliczny. Takie fanty to ja lubię. Nawet ładny sygnał. O, monetka. Nie, guziczek. Trzy dziurki. O, ciekawe. Trochę starszy. Kolejna zębatka. Ja będę już się powoli raczej zmywał na drugie pole, bo mam jeszcze parcie na takie jedno poletko. Nie wiem, czy coś tam będzie, ale też na polu, tutaj nigdy nie kopałem, ma jest teraz możliwość tam wejścia. Tak jak tutaj gdzieś
już coraz mniej fantów wychodzi. Im dalej dróżki, tym mniej fantów. A jakieś część jakiegoś zdobienia wyszła. Aha. Ten kawałek pola, dosłownie fanty tutaj wychodzą. Jeszcze jakoś nie uciekłem z tego pola póki co. Będę je męczył. Chyba jakiś element dzwoneczka, bo tu widzę nawet jakiś, była szóstka. Tutaj. Tak mi się wydaje, jakiś mniejszy dzwoneczek był. 6 albo 9.